Gdy wyposażymy mediatora w te umiejętności, warto pokazać mu jeszcze inne sposoby, które służą w rozwiązywaniu konfliktów. I w strukturach społecznych, w sporach zbiorowych. Więc przydaje się umiejętność moderowania dyskusji, facylitacji, szukania inspirujących rozwiązań, nowych rozwiązań. No i takich struktur, które bardzo często używa prawo w sporach sądowych. Te relacje z udziałem pełnomocników, biegłych, inspirują do jeszcze dodatkowych, ciekawych rozwiązań. Kształcenie mediatorów 60 godzin pozwala mediatorowi później wejść w sytuację towarzyszenia ludziom w konfliktach, po to, aby oni na trwale mogli swoje konflikty kończyć i składać do sądu rozwiązanie, które pozwoli temu sądowi wszczęty proces zakończyć. Żeby jednak tak się działo, potrzebny nam jest ten mały zakres informacji w obszarze teorii umów. Mediator powinien nauczyć się, w jaki sposób konstruuje się ugodę. Wreszcie, jaka jest różnica między ugodą, porozumieniem, a pojednaniem stosowanym w postępowaniu karnym. Na to, choć ten mały zakres, 20 godzin, jest niezbędny. Mediatorzy otrzymują również oczywiście podręczniki, standardy mediacji, czyli stosowania tych mediacji w różnych dziedzinach. W postępowaniu karnym, tam gdzie chodzi o sprawiedliwość naprawczą, w postępowaniu cywilnym, tam gdzie mamy do czynienia z równymi stronami, które korzystają z równych praw. Wreszcie książeczka wydana niedawno, podręcznik dla mediatorów, opisujący klasyczne mediacje. Mediatorowi przydaje się również zestaw dokumentów, wzorów, które pozwalają mu przejść przez finalizowanie mediacji dokumentem podpisywanym przez obydwie strony. Choć nie wymaga to pełnego kształcenia prawniczego, ale na pewno respektu do tego, co umieją, co znają prawnicy, zdecydowanie tak. Gdyby znalazły się tam jeszcze kawałki dotyczące praw człowieka, rozumienia, czym jest wolność, czym jest równość, czym jest szacunek dla ludzi. No i wreszcie te obserwacje Stanisława Lema, że ludzie nie czytają, nie rozumieją i zapominają, które powinny przekładać się w praktyce mediatorów na jego skuteczne działanie.